Nominację na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej Kalina w Suwałkach otrzymała wieloletnia pracownica tejże placówki, Barbara Burba. Pracę w Kalinie rozpoczęła 18 lat temu, z chwilą, gdy stanowisko dyrektora obejmowała jej poprzedniczka Krystyna Jaśkiewicz. Nominację otrzymała w piątek 28 lipca. Pierwszy dzień pracy był dla niej, jak się wyraziła, wyjątkowym dniem w jej życiu. Dostarczyło mu bardzo dużo emocji, tak? Bo z jednej strony byli pracownicy, mieszkańcy i słowa wsparcia, tak, i gratulacje, które od nich otrzymałam. No, nie chciałabym zawieść ich nadziei pokładanych we mnie. To jest takie być może obciążenie, które gdzieś tam ciąży na moich ramionach, że jednak ludzie dali mi tak duży mandat zaufania. Przez społeczność domu została przyjęta ciepło i z dużą sympatią. Otrzymała nawet pierwszy upominek od mieszkańców, którzy liczyli na to, że to właśnie Barbara Burba zostanie dyrektorką placówki. Na terapii zajęciowej wykonali jak gdyby prezent dla mnie do mojego gabinetu. Tak? To jest o tym, żebym nie zapominała, że jednak wszyscy jesteśmy rodziną. Tak, bo to jest taki dom, który pisze się przez duże D. Tak? Czyli wszyscy, jak ja niejednokrotnie podkreślam, jesteśmy jedną wielką kalinową rodziną. Kalinowa rodzina wsparła ją też w drodze na fotel dyrektora, pisząc własnoręcznie rekomendacje do konkursu. Mieszkańcy pisali to, co podyktowało ich serce, tak? Czyli ocenili jak gdyby mój 18-letni dorobek w Domu Pomocy Społecznej. Czyli mówiąc to, że ocenili to, jakim ja jestem człowiekiem i to, że widzą we mnie dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Właśnie z tego względu, jak się wyraziła, w skrytości serca liczyła na to, że jej kandydatura do tej roli zyska aprobatę komisji konkursowej. Z jednej strony jest to menadżer, tak, a z drugiej strony jest to opiekun mieszkańców tutaj przebywających. Dlatego to jest takie inne stanowisko niż stanowiska dyrektorów innych placówek. Karierę zawodową rozpoczęła od pracy na stanowisku kierownika działu opiekuńczo-terapeutycznego. Była bliską współpracowniczką Krystyny Jaśkiewicz. Barbara Burba od wielu lat uczestniczyła w tworzeniu nowoczesnych trendów w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia instytucjonalnego i w związku z tym zapowiada kontynuację dotychczasowej polityki. A muszę powiedzieć, że od 1999 roku, czyli wraz z chwilą, kiedy pani dyrektor objęła swoje stanowisko. To jest też z tym związane. Ten rok jest również związany z tym, że Dom Pomocy Społecznej przeszedł pod, jak gdyby pod zarząd domu, jednostki budżetowej, jakim jest Urząd Miasta. Dom zaczął podążać zupełnie w innym kierunku. Tak? Z jednej strony było to dostosowanie standardów, które wymogło to litera prawa, czyli rozporządzenie dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej, a z drugiej strony jak gdyby takiej chęć pokazania i, że tak powiem, otworzenia się do ludzi. I to zostało osiągnięte, a mi zostało już tylko jak gdyby kontynuacja i dopilnowanie tego, co zostało osiągnięte, czyli te wszystkie standardy, które zostały zrealizowane, były nadal realizowane. Jakie problemy spędzają naszej rozmówczyni sen z powiek? Takim snem to jest to, żeby wreszcie zaczął działać Dom Dziennego Pobytu. A kolej hucznie tutaj mieliśmy otwarcie tego Domu Dziennego Pobytu, jednak niemniej jednak na chwilę obecną nie mamy chętnych. W DPS Kalina nie dojdzie do rewolucji w zarządzaniu, nie będzie też, jak obiecuje pani dyrektor, czystek kadrowych. Nie ma potrzeby zmian w zespole, który się sprawdził. W Kalinie już pracują według niej ludzie obdarzeni ogromnym potencjałem, odznaczający się i empatią, i wrażliwością, bardzo skrupulatnie przestrzegający zasad etyki zawodowej. Barbara Burba nie tylko nie chce nikogo zwalniać, ale nawet zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy czują w sobie taką potrzebę i chcieliby sprawdzić się w roli opiekuna społecznego.